Dzień dobry! Dobry wieczór! Zapraszamy na 6. odcinek Derbnych Momentów z Aliena Izolacji. Tak, tak na marginesie, bo to będzie wycięte, no poszedłem się oddać. Chyba cię pojebało. Wal w butelkę. Spierdolaj! Ugryź go w dupę, popatrz go w dupę, biegnie! Czekaj. Ty, patrz jak się kurwa taki nieśmiały. Głupi ryj ci przypadł. No widzisz? O, jeszcze! Jeszcze? Ła, cię pacną w łeb, kuźwa, patrz. Będziesz u pani! Proszę matce pani, powiem! Bo on bije! Weź tu wprowadzaj ten kod szybko, póki się bestialnie zejdzie. 18, 20, 25. Kurwa! Szybko! Biegnie! O, kurwa. No! No nieźle! Rudy, dlaczego mi powiedziałeś źle? A to nie było 0,8? Masz przed ryjem! Ja nie wiem, ja stąd idę. Rudy, jeszcze raz trzeba sprawdzić ten kod, bo już nawet kodu spisać nie potrafisz tej. No nie zagadałeś. Ta, zagadałeś. O Jezus, jak 18,50, to było takie trudne. No to 18,51. O co ci chodzi, Jezus Maria? Tyle kursów, kurwa, szkoleń i wszystko jak... krew w piach. Po chuj drożysz temat. Jebłem to jebłem. Jebać pojemniki, kurwa. Nie, w tym miejscu nie ma eksploracji. Albo jest. To gdzie ty tu idziesz? Czyli coś tu leży. Bo zobaczyłem, tak? Bo za darmo. Gdzie jest wejście do tego? Cyganie. No, po drugiej stronie ci mówię, czubie. Nie, no. Gdzie? Tam są drzwi? Tu, w lewo. No ja wiem, że w lewo. Po schodach do góry. Patrzę się. Na wprost. Widzisz windę? To w lewo. A my z tej to windy jest tak, to jest drugie niż prawo. To jest to drugie prawo. Tak. I klikuj tu. Aha, to by tu dźwignia była, dobra. Easy. Siema. Hanka! Hanka Mostkowiak, dziwka. Widziałeś? Ale jebany, ja myślałem, że te kartony nas... Ja myślałem, że to jest jakiś pająk jebany tutaj. Pal go! Paluja! Pal, pal, pal! Ty kurwiu, jeden. Ty. Mamuśka, mamuśka. Mama przyszła. Idzie! Biegnie! Ale ci jebną, rany. Ty patrz, włoskie. Bo się nie wyleczyłem z powrotem tej. Ciof, ciof. To co? Teraz będzie wujek Janusz. Halinkę na razie zostawiliśmy w tyle, teraz będzie Janusz. Janusz, myślisz? Tak myślę. Janusz, spierdalaj. Idź sprawdź, czy ci ktoś kurwa na plaży przypadkiem nie wypierdolił tego. Parawanu nie zajebał. Idzie, idzie, idzie. Proszę do odcelenia wypierdalać. Jak cię pacnął. Co jest, gdzie jesteś, Downie? Nie macie. Kurwa, co jest? Kto to tu postawił? Patrz, jak to się buja wszystko na... O, jeszcze idę! No, jasne! Kondom! Nie chcesz mnie może zapytać o protokoły bezpieczeństwa Sewastopolu? Dobra, ej! Ty gumowy popierdoleńcu! Gdzie idziesz? Ej, nie opuszczaj mnie! Faceci tacy są, kurwa. To są właśnie faceci. Typowo. Chuj. Kołkownicy. Jeden kołek. Ej, czaisz w ogóle, że oni zapakowali jeden kołek do takiego kwadratowego pudełka? Pojeby dawny. No dobra, spróbujmy. Ostatni bastion. No, zebraliśmy wszystkich, których znaleźliśmy i obozujemy w sali rekreacyjnej, czyli pewnie to było tutaj. Uruchomiliśmy system zabezpieczeń, o którym rozmawialiśmy, ale nie dostaniesz się tu... To jest właśnie, kurwa, fabułę. Czytaj fabułę, jak debil, kurwa, przyszedł. A mnie wpasowało pod coś. Czyli co, zszedłeś, coś chcesz ode mnie, kurwa, porozmawiać o Bogu? Spierdalaj, jebany Jehowy śmieciu. Dobra. Dalej. Znaleźliśmy tu obcego, po kilku godzinach przyznał. Co? Kto przyznał? Obcy? Kto go wpuścił? I wyrzuciliśmy obu. Mam ograniczoną przestrzeń i zapasy, więc musimy kontrolować... Oni z nim gadali, to jest pierdolnięcie. Andrzej umie mówić?
Dobra, poczekajmy, może sobie pójdzie. Po prostu tak sam z siebie. Nie pójdzie. No myślę, że w końcu się znudzi. Idź zobacz, czy ci flizy nie odpadają od ściany. Tam, no tam, kijowo położyłeś flizy na ścianie. Patrz jak pobiegł. Ty nie, nie wraca się tutaj. Flizy, ty. Może... O, chyba dostał zlecenie. Jaki pojeb! Odpadł. Ty jesteś niejebnięty przypadkiem? Odpadł. Nawciągałeś się za dużo? Patrz, no mi idiota w łeb! Przemoc w rodzinie, kurwa, jego macie. Matce się poskarżę, idioto. On na pewno islam wyznaje, to nie ma opcji inaczej, kurwa. Jebany, kurwa, islamista z kosmosu. Chyba dojechało. Aha, no strzelaj! Na co ty, ludzie, czekasz? O-o! No i no i kliknij. O, ty chuju! Przynajmniej cię jeszcze nie zabił. Patrz, co tu leży. To jest, wiesz... tak jak jesteś w rodzinie muzułmańskiej, nie? Że się cieszysz, że przynajmniej cię jeszcze nie zabił. Janusz, a jak tam flizy na tych ścianach? Chuj z tego, że leci. On powiedział, flizy dobre. Flizy... O, nie... A, jednak jeden, trzeba sprawdzić. Trzeba poprawić jeszcze trochę. On cię złapie za nogę. Czekaj, może go... No jak ty nie trafiasz go? Kurwa, leży przed tobą metr! Ten niech padzino! Niech cię złapie, Jezus Maria! Ja go mam w chuju. No. Masz go w chuju. Szukałem cię, tak? To masz, to znalazłeś, kurwa, masz! Masz! Żryj! Żeby się tak zjarali, albo rozbili w tej... Kurde, bo ja... Oj! Strzelaj w niego! Cześć, niech idzie, niech spierdala. Co ja się będę pierdolił w tańcu? No i teraz nic nie widzę. Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Kurwy. A niech mi tylko wlezie jakiś przyjeb tutaj, nie? Z tej głupiej rodziny idiotów. Weź sobie, nie wiem. Zdejmij to. Mogę to zdjąć z siebie? Czekaj, wejdź na mostek, no. Idź tam do przodu. W tym czymś mam iść? Tak, iść w tym czymś na mostek. Gdzie jest mostek? Dotrzyj na mostek. To jest tak napisane, jakby to była misja życia jej. Śluza. Aha, bo to jest śluza wyjściowa. To idziemy tędy. Verlaine? Nawet mnie wkurwiej. Ty kurwo! Mam nadzieję, że to jest kurwa zły sen. Ona się obudzi na tym torensie i nigdy kurwa w życiu nie wejdzie na Sewastopol. Spierdalamy do tyłu. No, lewo, lewo, lewo. Prawo. Kurde. I co teraz? Jebnij. Siema. Mówiłem ci. Nawet mnie wkurwiej. Koniec transmisji. Cześć, bo żyje. Skafander jest nieuszkodzony. Chyba. No ale... tak trochę słabo, nie? Co się stało? No czekaj, bo żyje. Coś się stało. Jakiś plot twist może będzie? No o kurwa, no. Zajebisty plot twist, kurwa. Widzisz? Jakiś koleś zdech. Odnik z ekipy. Ciekawe, ile te napisy będzie będą trwać, czy coś jest po napisach. This is Ripley. A, jakiś jest przekaz, tylko bez napisów. This is Ripley. No to będzie taki remix, co no wiesz. Techno, techno. Jak DJ będzie zagrzewać. This is Ripley. Nostromo. Alieny. Andrzeje, kurwa, nie wierzę. Nagrajmy Aliena, będzie fajnie mówili. Trzymajcie się, cześć. No, na razie, jo. No teraz ty musisz zacząć. Dzień dobry. Jakoś nie popierdol w numerze odcinka. Pewnych momentów z Aliena Izolacji.
Jo. Jo. Ty mówisz jo, to ty mówisz jo. Jak ja mówię jo, to ja mówię jo. Tylko ja mówię na tym kanale jo, to jest mój trademark. To jo jest jakby już znakiem handlowym i Rudy będzie pozew. A jak ci coś nie podoba, to zobacz co upala hejda, jak to się załatwia. Co, bawisz się w Paukersona? Pała Saita. Dzień dobry. To ja mówię. Nie, ja mówię dzień dobry. Trzeci. Ten, kto mówi dzień dobry, ten mówi regułkę. O ty chuju bobrze. A my jesteśmy nie bobrze. Jaki fajny bober. Ła, kurwa, gryzie! Tych momentów z Aliena Izolacji. Ja. To jeszcze to takie typowe, kurwa, taki ten, jakby... W kreskówkach, kurwa, w latach 90. To po fryzurze, jak tak, tak jak mówiłem wcześniej, kurwa, ten Starmowski po roku w Rosji. Chciałem też się tak, kurwa, tak, że... O, możesz, ale nie czep, bo kurde, będziesz tam, będę miał przestery. Możesz? Dziękuję. O! Ujo. No i kurwa, jebło wszystko, no i kurwa... Kontury. Znowu 2 miesiące, ale 4. Piąty odcinek, tak? Piąty. Pokazać ci na palcach, ile to pewnie, jest? Pewnie kadr przestawiłem. Na fiutach mi powiem, pokaż, ile to jest. Na fiutach? No. Okej. Okay. To cięcie. Zapraszamy na 5. odcinek Derpnych Momentów z Andrzej. Wiedziałem, że tak będzie, kurwa. Pierwszy się wyjebałeś, pierwszy frajer. Stary! Taki jest, kurwa, cały ten scenariusz. Scenariusz na 10, kurwa, odcinków, 10 wstępniaków do odcinków. I potrafisz się w takim tytułem powiedzieć jak paciorek. Druga w nocy, grucha, wstęp do pana momentu. Zapraszamy na 100. odcinek Derpny. A ty wiesz, że z tego jeszcze te... jak to się nazywa, bloopersy, to jest teraz odpierdalany, maniany. To do ostatniego odcinka jeszcze wejdą na sam koniec, nie? Fany momenty skręcenia fany momentu. A czy będą fany momenty z fany momentów, fany momentów, fany momentów? To zależy, czy zaraz zaczniemy się ruchać na przykład, nie? Odpalaj show-upa. Show-up. Z Aliena Izolacji. Jo. Momentów z Aliena Izolacji. Tak było. Jo. Bez jo. Czy szczepionkę se wyciągasz? A ty wiesz, że jak się szczepisz, to może nie wiem, kurwa, downa dostać? To ja mówię, antyszczepionkowcy. Grupowa odporność, ludy. Pozwól, żeby inni się szczepili. A już masz, kurwa, autyzm. Wiem, że do tego doprowadzisz. Nie wiem, czy wstrzykiwanie sobie marihuanem działa tak jak zwykłe szczepionki, antyszczepionkowce, antymarihuanę. Co masz takie czerwone oczy? Na basenie. Tak! Tak było.